Dokonaliśmy podsumowania pierwszego etapu zbiórki, która dotyczy pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jestem zbudowany postawą naszych pracowników, ponieważ przerosło to najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy mnóstwo materiałów tych najbardziej potrzebnych, wózków, karimaty, koce, środki czystości i inne niezbędne, które zostały wskazane przez Sztab Kryzysowy w Jastrzębiu-Zdroju, z którym współpracujemy na co dzień. No i na chwilę obecną będziemy te materiały przekazywali do magazynów pana wojewody, który rozdysponuje to w najbardziej niezbędne miejsca. Warto pomagać Ukraińcom w obecnej chwili finansowo, rzeczy najpotrzebniejsze, to co potrzeba, nawet i pod dach przejąć. Możemy jako górnicy pokazać, że jesteśmy silni i związani właśnie z naszymi przyjacielami z Ukrainy i staramy się im maksymalnie pomóc w tym bardzo ciężkim dla nich czasie.